Dochodzimy do momentu, kiedy powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to w ogóle ma wszystko jakikolwiek sens? Czy to, że ja będę żył bardziej ekologicznie, że nie będę śmiecił, czy to zmieni w ogóle cokolwiek na tym świecie? To jest pytanie, które możemy sobie zadawać również w dziedzinie duchowości. To jest pytanie, które możemy sobie zadawać w dziedzinie przestrzeni społecznej, działalności jednostki na rzecz jakiegoś dobra wspólnego, działania jednostki na rzecz dobra kościoła, na rzecz dobra państwa. Czy jedna osoba jest w stanie, czy moja osoba, moja postać jest w stanie zmienić losy tego świata? Wydaje się, że szczególnie w temacie ekologii, w temacie pewnego dramatu, pewnego procesu, który zmierza, jak mówią naukowcy, w kierunku jakiejś totalnej katastrofy, że nie ma nadziei i wiele z narracji, które płyną z ust naukowców, klimatologów, przyrodników, mówią o nieuchronnej katastrofie. To, co dostajemy od papieża Franciszka w encyklice Laudato Si, jest przeniknięte słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. Jest przeniknięte mądrością ojców Kościoła. Jest przeniknięte przesłaniem ostatnich papieży. Zebrane wszystko mówi nam jedno. Nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Nadzieja jest w tym, który przyjmuje postać człowieka i przychodzi, pokazując, w jaki sposób my mamy przechodzić przez to życie. I ktoś powie, co to za nadzieja? Co to jest za nadzieja? O czym ty tutaj, braciszku franciszkanie z wykluchu, mówisz? Nadzieja, że nasze działania przyniosą konkretne owoce, płynie z faktu, że mamy Ojca, który jest Ojcem Wszechmogącym, a my jesteśmy Jego dziećmi. I jak mówi święty Franciszek, On jest jedynym dobrem. My jesteśmy jedynie narzędziami w Jego ręku. My mamy tak działać, żeby to dobro przechodziło przez nasze ręce, żeby przechodziło przez nasze usta, żeby przechodziło przez nasze czyny. Ufamy, że jeżeli będziemy oczyszczać nasze myślenie z tego, co zbędne, z tego, co wykreowane przez innych, z tych wygenerowanych potrzeb, to będziemy w stanie usłyszeć Jego czysty głos, Jego czystą pieśń miłości i naprawdę uwierzymy w to, że jesteśmy kochani. Bo jeśli uwierzymy, że jesteśmy kochani, będziemy tak żyli, żeby inni również mogli w to uwierzyć. Pojawiają się pytania, czy jest coś takiego jak grzech ekologiczny. No ale zastanówmy się na zdrowy, chłopski rozum. Czy jeżeli nasze działanie, świadome i dobrowolne, doprowadza do zniszczenia, doprowadza do tego, że jakieś dobro zostaje unicestwione, to czy to nie jest grzech? Czy powinniśmy się spowiadać z zachowań nieekologicznych? Oczywiście, jeżeli będziemy nazywali nasze zachowania nieekologiczne, to wszystko można wyśmiać i wykpić tak naprawdę, nie? Bo czy ja mam się spowiadać z czego, że nie segreguję śmieci? Ale proszę się zastanowić tylko, czy na przykład w wyniku Twoich konkretnych działań nie następuje jakieś zniszczenie czy dewastacja środowiska. Proszę zastanowić się, grzechem jest marnowanie jedzenia, wyrzucanie śmieci do lasu, palenie śmieciami. Jak można segregować na odpady, które palimy w dzień i którymi możemy palić w nocy? Co to jest za logika? Podobnie jest z nieoszczędzaniem wody albo z nadmiernym używaniem plastiku. Warto robić sobie rachunek sumienia pod takim kątem. Warto zajrzeć na przykład na stronę portalu Świętostworzenia. Dobra strona, my też mamy dobrą, Caritas Laudato Si. laudatosi.caritas.pl. Lokowanie produktu. Portal Świętostworzenia proponuje postawienie sobie kilku ciekawych pytań. Czy dziękuję za dar życia? Czy dbam o własne zdrowie? Czy korzystam świadomie z danych mi dóbr naturalnych? Czy czuję się odpowiedzialny za świat otaczający mnie, za swój dom, za moje środowisko życia? Czy jestem w stanie zobaczyć możliwe dobre i złe skutki mych wyborów, moich działań i moich postaw? Wiadomo, że to nie jest tak, że to jest jednorazowa moja decyzja. Od dzisiaj żyję ekologicznie i już wszystko będzie mi wychodziło. To tak nie działa. To jest tak samo, jakbyś dzisiaj powiedział, od dzisiaj nie grzeszę i już ci się nie zdarzy, żaden grzech, nic ci się nie przydarzy. To jest proces, to jest pewne dojrzewanie. To jest zobaczenie,
jak wiele obszarów, jak wiele dziedzin naszego życia jest zaniedbanych. Dlaczego? Ponieważ w wiele takich rzeczy wchodzimy bezwiednie, nieświadomie, nie stawiając sobie tego pytania, które postawiliśmy na początku naszych spotkań. Dlaczego? Potrzeba większej uważności, potrzeba większej świadomości, jeżeli dotykamy jakiejkolwiek dziedziny naszego życia. I nie chodzi o takie życie w napięciu oczywiście. Chodzi o życie twórcze. Chodzi o życie, które będzie wypływało z doświadczenia miłości Ojca, który jest Ojcem Wszechmogącym i przyjacielem człowieka. Ale żeby tego doświadczać, trzeba pozwalać sobie na chwilę wyciszenia i na modlitwę. Na świecie jest coraz więcej zewnętrznych pustyń, ponieważ pustynie wewnętrzne stały się tak rozległe, mówi Benedykt XVI, cytowany w encyklice po raz kolejny przez papieża Franciszka. Pustynia serca, ziemia wyjałowiona, której nie dano pokarmu, którą nie karmiono żywą wodą, która jest po prostu miłość. I jeżeli ktoś nie doświadcza miłości, to w takim wypadku, to czego doświadczam również ja w swoim życiu, wtedy szukam namiastek miłości. I okazuje się, że te namiastki zamiast nakarmić, wyjaławiają jeszcze bardziej. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si daje nam wskazówki, jak dbać o własne serce, jak dbać o ekologię naszych serc. Do czego zaprasza? Do głębokiej radości, unikając obsesji na tle konsumpcji. Do czego zaprasza? Do wstrzemięźliwości przeżywanej świadomie, bo to ona nas wyzwala. Im mniej intensywności, tym otwierają się nasze serca na przeżywanie zupełnie innej jakości przyjemności. Wtedy odnajdujemy radość w spotkaniu. Wtedy odnajdujemy radość we wspólnocie, w dobrej rozmowie. Do czego zaprasza? Do serca otwartego, do przeżywania wszystkiego z pogodną koncentracją, do uważności, do przeżywania tego, co się dzieje teraz, w tym momencie. Tak często mówi się o osobach, niektórych świętych, kochanych, że rozmawiali z drugim człowiekiem tak, jakby świat poza tą osobą nie istniał. Umieć skoncentrować się, pogodnie skoncentrować się na tym, co się w danym momencie dzieje. Wyrazem takiej postawy może być modlitwa przed posiłkiem, zatrzymanie się, kiedy już wszyscy są przygotowani, żeby zniszczyć to piękno, które zostało postawione na stole, nagle pojawia się cisza, chwila refleksji, wdzięczności za to, że ktoś musiał przygotować ten posiłek, że skądś te dary na tym stole musiały się znaleźć, że ktoś musiał je przygotować i podziękowanie Panu Bogu za to, że On stwarza pokarm, dobry pokarm, który ma dać nam siłę do tego, żebyśmy potrafili przyjmować miłość i obdarowywać ją nią drugiego człowieka. Ten posiłek to jest wyrzut sumienia, kiedy my jemy tak szybko, tak często przed komputerem, w biegu, jadąc do pracy, nie zatrzymując się przy tym niesamowitym meblu, który jest w naszym domu, przy stole, przy którym przy posiłku właśnie powinny być wypowiadane te rzeczy, które sprawiają nam radość, które nas niepokoją i razem ze swoimi bliskimi moglibyśmy ponamyślać się, powczuwać się w sytuację naszych bliskich i szukać wspólnie rozwiązań. Takie zatrzymanie może spowodować, że ten rozpędzony świat zacznie przyhamowywać, może nie z jakąś wielką, z wielkim impetem, ale to będzie kolejny jakiś krok z naszej strony, ze strony naszej rodziny, żeby zatrzymać się i usłyszeć to, co jest naprawdę ważne. A co jest naprawdę ważne?